Hej, jestem świeżo po tymczasowym powrocie do kraju. Miałem trochę do ogarnięcia. Na dzisiaj przewidziany był pierwotnie inny film i tu od razu zwracam się do komentatora. Sorry, nie wymówię twojego nika, jest zwyczajnie za długi. Wiem, pamiętam, że czekasz na ten jeden konkretny film. Spokojnie, ciągle to mam odnotowane. Po prostu, no, tym razem na bank pójdzie jako kolejne, ale w tym tygodniu zwyczajnie nie dałem rady. Cóż, bywa, zdarza się. Zamiast tego trochę inny materiał pokazujący po prostu, w co ostatnio się zaopatrzyłem. Często zdarza mi się odwiedzić kopalnię klocków. Stacjonarny sklep z używanymi klockami Lego znajdujący się w Dąbrowie Górniczej, mieście sąsiadującym z moim. I z racji tego, że postanowiłem sobie trochę pofolgować po powrocie do Polski, zakupiłem tam właśnie wczoraj trochę więcej klocków niż zazwyczaj. I z racji tego, że jest to trochę ciekawych, moim zdaniem, elementów, zdecydowałem się całą tę dostawę pokazać i przy okazji polecić to świetne dla każdego Lego maniaka miejsce. Jak widzicie, mam tu 5 woreczków stronowych z klockami. Otworzę teraz każdy i przybliżę jego zawartość. W pierwszym i najmniej wypchanym woreczku znajduje się taka garstka. Elementy w kolorze Dark Orange i te zaokrąglone w Dark Red mają posłużyć mi do budowy moca, który planuję jako wspólne przedsięwzięcie z moją dziewczyną. Zdradzę tylko tyle, że ma to być scenka z jednej bardzo popularnej ostatnio gry komputerowej. Będziemy potrzebować sporo cegiełek dowolnej długości, właśnie w takim jasnobrązowym kolorze i trochę zaokrąglonych ciemnoczerwonych. No ale to nie wszystko, co się tyczy tego projektu. Będzie on nieźle rozłożony w czasie. A oprócz tego trafiła mi się ciemnopiaskowa cegiełka z fakturą muru. Lubię ten element. Ludzie uważają, że budowanie ścian z takich klocków to pójście na łatwiznę, ale ja uważam, że zmieszane z innymi klockami nadają budowlom bardzo ciekawą fakturę. Dalej mamy bardzo stary i już nieprodukowany element w ilości sztuk 4. Jest to mała baza pod koła Lego System, wyposażona w sprężynki imitujące pracę zawieszenia. Element ten przewinął się w 16 zestawach z czasokresu od 1989 do 97. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem samochodów, także legowych, to lubię ten klocek, jest dość ciekawy. Być może zbuduję jakiś mały pojazd z ich wykorzystaniem. Zwłaszcza, że kupiłem też te rury wydechowe z ciężarówki. Perfekcyjne, na przykład dla legowej wersji Optimusa Prime. Kolejny woreczek, trochę więcej zawartości. Mamy tu białe płotki, takie same jak ten z zestawu Zabawa w parku, który niedawno recenzowałem. Chcemy z dziewczyną umieścić tamtejsze ludziki na jakiejś zielonej płycie bazowej, po prostu żeby lepiej oddać scenkę w parku. Więc dokupiłem też parę płotków, żeby malarka z tamtego zestawu miała coś do roboty. Dalej fioletowe stożki. Mam już takie, ale skwapliwie zgarniam wszystko, co fioletowe. Wciąż rzadki kolor w Lego we wszystkich odcieniach. Budowanie w nim to całkiem niezłe wyzwanie. Dalej trochę różnokolorowych stożków i okrągłych. To też będzie przydatne do tego przyszłego moca. Zdradzę, że będziemy musieli zbudować sporo butelek. Kolejna pozycja to rurki, sporo rurek. Bardzo lubię w Lego wszelkiego rodzaju przewody, kabelki, rurki i zgarniam takie elementy, kiedy tylko się da. Zawsze potrafię urozmaicić jakiegoś moca z gatunku science fiction. Tutaj mam czarne, dokładniej 5, oraz dwie w kolorze transparentno-żółtym. To jest kolejny stary element. Pochodzi z dwóch albo trzech zestawów Classic Space, pierwszej typowo kosmicznej serii Lego z lat 80. A skoro o tym mowa, albo nie, to za chwilę. Mam tu jeszcze tarczę ze starych zestawów średniowiecznych, dokładniej Black Knights, Czarnych Rycerzy, była to podseria klasycznego Castle. Ten wzór ze smokiem bardzo pasuje do budowanej przeze mnie rycerskiej armii, to też skwapliwie zgarnąłem. Dalej jeszcze trochę, tutaj ukryła się czerwona bandana z Ninja Go, potrzebna mi do zmontowania jednej z postaci do wspomnianego przyszłego moca. Element ten wydaje mi się idealny dla tej konkretnej postaci, którą mam na myśli. No i najciekawsze smaczki z tego woreczka zostawiłem na koniec. To jest, moi drodzy, wazon na kwiaty z LEGO Belleville i LEGO Scala. Co po niektórzy starsi LEGO fani pamiętają być może te dwie serie z dawnych lat, kierowane mocno do dziewczynek, takie bardziej domki dla lalek niż klocki. Tamten element przewinął się w paru setach, ostatni raz pojawił się w 2000 roku w serii Star Wars, w pierwszym X-Wingu z podserii Ultimate Collector Series. Przekolorowany na ciemno-szaro robił w tamtym modelu za element silników. Ot taka ciekawostka, myślę, że posłuży mojej dziewczynie jako klomb do parkowej scenki. Na ten cycek po środku można nałożyć jakąś roślinkę. No i tutaj też w rzadkim kolorze, takim niebieskim, jakby indygo, podchodzący pod granatowy, choć nie jest to granatowy. No, klocek dość drogi na Bricklinku. I wreszcie jedna z najbardziej cieszących mnie w tych zakupach rzeczy. Ludzik z Classic Space, wspomnianej starej kosmicznej serii. I to fantastycznie zachowany. Nadruk wygląda po prostu jak nowy, zero rysek. Hełm na szczęście też w całości. To była pierwsza forma legowego kasku, taki bardziej podłużny, w odróżnieniu do dzisiejszej kulistej bardziej formy. One uwielbiały się łamać na dole, tam gdzie podbródek.
co oddano zresztą w LEGO The LEGO Movie. Takim właśnie niebieskim spacemanem był Benny, moja ulubiona i to nie tylko ze względu na imię, postać z tamtego filmu. No po prostu klasyczna, urocza w swojej prostocie minifigurka. Ogromnie żałuję, że nie zapałem się na Classic Space jak było w sklepach. To była strasznie fajna seria, no ale w tamtych czasach te i zresztą nie tylko te zestawy w Polsce dało się wyrwać głównie w Pelexach. Naprawdę jestem zdumiony, jak dobrze się ten ludzik zachował. Cały nadruk, żadnych pęknięć torsu ani ramion. Bardzo, bardzo satysfakcjonujący zakup. Mój minifigowy awatar. Z tego miejsca pragnę raz jeszcze podziękować dorabiającemu w kopalni klocków mojemu znajomemu komentatorowi o ksywce Highbrow za odłożenie mi tego ludzika. Bardzo, bardzo mnie ucieszył. Kto wie, czy nie spróbuję przez to zbudować czegoś w klimatach Classic Space. Kolejna torebka to mieszanka Technic z częściami zwierzątek. Pierwsze, co przykuło to moją uwagę, to te klikające okrągłe stawy. Posłuchajcie tylko, jak fajnie klikają. Takie połączenia, tak zwane ratchetowe, sprawdzą się w jakiejś ciężkiej konstrukcji wymagającej poruszania nogami, na przykład w modelu AT-AT z Gwiezdnych Wojen. Dalej stare dobre stopy slicerów, bardzo lubiany przeze mnie stary element, którego lubię używać w mocach na najróżniejsze sposoby, nigdy nie jest mi ich za mało. Dalej dwa takie technikowe łączniki, wciąż względne nowości, choć przewinęły się już w paru zestawach. Ten po lewej jest ogromnie przydatny, ten drugi będący jakby połową technikowego łącznika pinów, już mniej, ale myślę, że coś z nim wykminie. Siłowniki, znane z generacji pierwszej Bionicle, głównie dużych zestawów, gdzie ich zadaniem była stabilizacja nóg podatnych na obciążenia, od dawna chciałem je mieć. Co tu jeszcze? No to tylko takie tam technikowe łączniki, nic ciekawego. Długie kości, również biorę jak tylko znajdę, ciekawa część. Jest też spora garść białych i brązowych, takich jakby kolców, zębów. Przewija się to w zestawach od niedawna, chyba pierwszy raz pojawiły się w Legends of Chima. Myślę, że przydadzą się w mocach. No i jeszcze taki gadzik grzebień z grzbietu. To jest element z takiej starej serii budowanych figurek dinozaurów. Tak jak wziąłem z głupia front, może wykorzystam w jakimś zwierzęcym mocku. Czwarty woreczek to głównie roślinność, ale znalazło się także miejsce dla paru ciekawych klocków z nadrukiem i zwierzaka. Choinki posłużą do dopakowania naszej parkowej scenki. Podobnież spora ilość kwiatków, co aby nie było za zielono i smutno. Mam tu też garstkę okrągłych kafelków 1x1, posłużą głównie za kapsle i nakrętki do butelek. Tutaj zbiór ciekawych kafelków, które zawsze chciałem mieć, z nadrukami szpul taśmy filmowej czy magnetofonowej oraz legowe listy, też fajne. No i w końcu rzecz, która w tym woreczku cieszy mnie najbardziej. Ośmiornica, ze starych zestawów, więc czarna. Po latach przekolorowano ją na ciemnoczerwoną, co chyba lepiej oddaje prawdziwe zwierzę, ale czarna też mnie cieszy i satysfakcjonuje. Znowu element, który bardzo, bardzo chciałem mieć w dzieciństwie. No i wreszcie ostatnia, największa torebka, pełna tego, co pewnie zainteresuje sporą część widzów. Części Bionicle, Hero Factory i pochodne. Co my tu mamy? Macki, baraki, kalmacha, sztuk 3. Mam już dwie, więc razem 5. Może kiedy z ich pomocą zbuduję jakiegoś morskiego potwora. Części Rakshi i ciemnozielone łączniki. Dlaczego? Postanowiłem zbudować sobie Rakshi w ciemnozielonym kolorze, ponieważ przez lata wydano wszystkie potrzebne do tego części. No, taki kaprys mały. Głowa metru i rdzenie mózgowo-oczne, ponieważ czemu nie? Czerwone stopy to Amata i pomarańczowe ich kończyny. Już niewiele mi brakuje, żeby skompletować ta Hunuwa, mimo że nie przepadam za tą serią. Takie limonkowe nakładki z Hero Factory, fajne części, zwłaszcza te z kolcami. No stopa Slicer, ponownie w kolorze Medium Blue i tegoż koloru Hag Galimata, znowu po prostu lubiane przeze mnie części. Pewna ciekawostka, tarcze Nuvoka, również Medium Blue, o ile się nie mylę, pojawiły się w takiej dużej figurce Super Battle Droida ze Star Wars Technic z 2002 roku. Drobnica z Hero Factory, jedne z najlepszych moim zdaniem części, jakie pojawiły się w tej serii. Złote naramienniki z figurek Knights Kingdom, mimo że nie przepadam za złotym kolorem, w połączeniu z niektórymi innymi wygląda fajnie, dlatego planuję je kiedyś do czegoś wykorzystać. Kolec Kłaza z trzeciej fali Hero Factory, wziąłem tylko po to, żeby mieć dwa, lubię mieć rzeczy do pary. A propos, stopa z zestawu Preston Stormer XL z czwartej fali Hero Factory. Niestety znalazłem tylko jedną, ale i tak wziąłem, bo bardzo chciałem mieć ten element. Jest większa niż myślałem, wykorzysta się na pewno w jakimś modelu mecha. Pomarańczowy naramiennik Glator Janina Matanui, też niestety tylko jeden. To jest ciekawe, stopy pierwszych Matoran w żółtym kolorze wystąpiły tylko w dwóch zestawach. W obu wypadkach w figurce Maturanina Jalera. Może uda mi się znaleźć także resztę, zwłaszcza na masce by mi zależało. Dalej solidna garść oczu buroków, głównie białe, trochę czerwonych, czarnych, ogółem zawsze przydatny element wykończeniowy. Głowa Black Phantoma, mam też wersję limonkową zestawu Speed Demon. To jest ciekawe, świder Turaga Wenui.
Do zebrania wszystkich oznak urzędu Turaga zostały mi w efekcie tylko trójząb Nokamy i piła Matau. Fajnie to wygląda. Snow Knight's Kingdom, miecz głównego badasa tamtej serii, Lorda Vladka. Zawsze mnie nieziemsko śmieszyło to imię. Vladek. Władek. Ładziu. No, sam miecz jest fajny. Dalej, celownik Gali Mystica. Jedyny element tego zestawu, który mi się podoba, choć w żadnym wypadku do niej nie pasuje. Myślę, że przyda się, gdy będę chciał zbudować jakąś większą broń. No i na sam koniec miecz Kopaki Mata. Dlaczego? Mam strasznego pecha do tego elementu. Gdy kupiłem używanego kopaka na Allegro, jego miecz był po prostu w fatalnym stanie. Pogryziony, pogięty. Potem wyrwałem drugi w luźnej mieszance elementów, też z Allegro. Tamten był pogryziony i jeszcze gorzej. Trzeci znalazłem właśnie w kopalni klocków. I wreszcie jest to mieczek w prawie idealnym stanie. Ma tylko małe ryski i jest prosty, dzięki czemu mój kopaka nareszcie może się cieszyć ładnym mieczem. I wszystko gra. To by było na tyle. To były moje największe klockowe zakupy od 2 miesięcy. Szczerze polecam kopalnię klocków, zwłaszcza wszystkim mieszkającym na Zagłębiu Dąbrowskim lub w pobliżu. W opisie filmu zamieszczam link do ich strony internetowej. Ceny są przystępne, wybór klocków bardzo duży, a obsługa to strasznie fajni ludzie. Gotowi zawsze udzielić pomocy, doradzić. Zawsze można coś kupić, sprzedać, czy zwyczajnie pogadać na różne klockowe i nie tylko tematy. Raz jeszcze szczerze polecam. I to by było na razie tyle. Tradycyjnie oczekujcie wkrótce kolejnych materiałów. Cześć!